Witam wszystkich bardzo serdecznie, a raczej dobry wieczór, bo w chwili, kiedy to nagrywam, jest zaraz godzina 20. Dzisiaj obejrzymy sobie Reunion The Final Tribute, part one. Bo jak pamiętacie lub nie pamiętacie, jakiś czas temu komentowałem właśnie trailer lub tam kolejny jakiś filmik od Blue Studios dotyczący Total Drama Reunion. Widniała tam taka bardzo fajna data. No i właśnie czas odnieść się do tego, bo wypadałoby, tym bardziej, że już jest po tej dacie. Więc bez zbędnego przedłużania. Filmik trwa minutę 50, więc zobaczymy, co tu w trawie piszczy. Let's go. Początek jest nam bardzo dobrze znany i. O, a, okej, okay, dobra, pf, jakość premium, dobra, nie mamy premium. Początek jest nam jak najbardziej znany, tak więc tutaj nie będę się powtarzał, lecimy dalej. Bo to już komentowałem o wiele wcześniej. Kept... Okej, okay, tu mamy już nowość bo tej sceny nie było. No jestem ciekaw, co tutaj się nam ukaże, bo akurat przez pierwsze te 45 sekund, albo może bardziej 46, no to mieliśmy tą retrospekcję, którą już widzieliśmy poprzednim razem, którą zresztą Wam komentowałem poprzednim razem, więc zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Live feeds of everyone on the island. Jak pamiętacie, poprzednim razem kortni tutaj sama była i sama tutaj grzebała, więc no jakby. No wiecie o co chodzi, co nie? I w ogóle beka, że Chris ma dostęp do wszystkich tutaj e, rzeczy. W sensie to, że on miał dostęp do kamer, no to wszystko wiemy, ok? Nie jest jakby jakaś tajemnica, ale on ma nawet dostęp do kamer w domu Jeffa i Bridget? XD! Families. They've been watching us. Go then we found him. Oh! Hello, hello, Kruszynko! Dawno się nie widzieliśmy. <laughs> eee, Ta, to, to nie było śmieszne. Aha, czyli część druga będzie dopiero 14 marca 2024 roku. No to ładnie. Ale szczerze bardzo mi się podoba motyw z tymi krisowymi robotami, bo jak pamiętacie, ten motyw ostatni raz był na wyspie Pakiteł. Więc szczerze powiedziawszy, tutaj chyle czoła za sam pomysł, co nie? Fajnie to jest serio ogarnięte, muszę przyznać. Naprawdę tutaj mocne szapoba dla twórców. No i tutaj już nic nie będzie. Dobrze moi drodzy, no to to byłoby na tyle z komentowania tego całego trailera, czy raczej nawet nie trailera, bardziej filmiku, który ma być już tym takim finałowym produktem. Zobaczymy, jak będzie druga część wyglądać. Mam nadzieję, że nie będzie części trzeciej, że druga część to faktycznie będzie ostatnia część. I potem poczekamy na pełny film, ewentualnie na odcinki, bo nie wiadomo dalej, jak twórcy chcą to ogarnąć. Czy oni chcą z tego zrobić jeden wielki, długi film, jednoodcinkowy, czy chcą to podzielić na dwa takie, jakieś, nie wiem, półgodzinne filmy. Będę starał się na bieżąco śledzić temat. I myślę, że zobaczymy się za jakiś czas, znowu oglądając i komentując. Tym razem drugą część. Trzymajcie się, część! i do następnego razu.